Jestem dzisiaj z wami, bo jestem Polakiem. Marynőkkel vagyok, mert lengyel vagyok. Dla nas Polaków i dla was Węgrów takie słowa jak wolność i solidarność to nie są puste hasła, to nie są puste slogany. To jest nasza historia, to są nasze wspólne fundamenty. Számunkra lengyelek számára, az önök számára, magyarok számára, az olyan szavak, mint szabadság, mint szolidaritás, azok nem üres jelszavak, azok nem üres szlogenek. Byliśmy razem w październiku 56 roku. Együtt voltunk 1956 októberében. Byliśmy razem, kiedy rodziła się w Polsce Solidarność w roku 80. Együtt voltunk, amikor Lengyelországban 1980-ban megszületett a Solidaritás. I byliśmy razem w 1989 roku, kiedy oba nasze narody wyzwalały się spod presji sowietyzmu. És együtt voltunk 1989-ben is, amikor mindkét nemzetünk megszabadította önmagát a szovjetizmus nyomása alól. Wolność i solidarność brzmiały te słowa równie mocno w 1848 roku, 15 marca, tu w Budapeszcie. A szabadság és a szolidaritás szó dübörgött 1848. március 15-én itt Budapesten is. Pamiętamy też, my Polacy i wy Węgrzy, o wczorajszej rocznicy urodzin generała Józefa Bema. Jól emlékszünk, mi lengyelek és önök magyarok is, hogy tegnap múlt a születésnapja Bem József tábornoknak. I chcę wam powiedzieć bardzo wyraźnie, nasz wspólny bohater Józef Bem byłby dzisiaj tutaj z wami, nie w innym miejscu, tu na waszym wiecu. És nagyon határozottan szeretném mondani önöknek, hogyha élne, Bem József tábornok ma önökkel lenne itt, és nem Budapest másik helyszínén. Potrzeba wolności, solidarności dzisiaj jest jeszcze wyraźniejsza niż w ostatnich latach. Trwa agresja rosyjska, agresja przeciwko Ukrainie. A szolidaritás és a szabadság ma lényegesen szükségesebb, mint néhány évvel vagy néhány hónappal ezelőtt, akkor, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Wszyscy dobrze rozumiemy. Ezt mindannyian jól értjük. Że ta walka na ukraińskiej ziemi, hogy az ukrán földön zajló harcok, jest nie tylko walką o suwerenność ukraińską, o niepodległość narodu ukraińskiego. Az nem csak az ukrán állam szuverenitásáért vívott harcok, az nem csak az ukrán nemzet szabadságáért vívott harc. Stawka tej wojny jest jeszcze wyższa. To jest także wojna o naszą przyszłość, o przyszłość Węgier, Polski, całej Europy. A tétje ennek a harcnak sokkal nagyobb. Itt arról van szó, hogy a Lengyelország, a Magyarország szabadságáért küzdenek ők, és még egész Európáért. I nikt uczciwy, nikt przyzwoity w Europie i na świecie nie może mieć nawet cienia wątpliwości, po czyjej stronie stoi w tej wojnie o ich przyszłość i o naszą przyszłość. És egyetlen tisztességes, egyetlen becsületes embernek sem lehet semmiféle kétsége, hogy melyik oldalra áll ebben a küzdelemben. Dlatego, i mówię to bardzo otwarcie, dlatego te wybory, wasze wybory tu na Węgrzech są tak ważne dla was, ale też dla całej Europy i dla marzeń Ukraińców o ich niepodległym państwie. És ezért van, hogy az április harmadikai választások eredménye nem csak az önök számára ennyire fontos, hanem egész Európa számára ennyire fontos, és az ukrán népnek ennyire fontos. Wszyscy chcielibyśmy, wszyscy marzymy o tym, aby wolny świat, Zachód, który budzi się z letargu, który jednoczy się wokół sprawy ukraińskiej przeciwko agresji rosyjskiej, żeby ten świat był rzeczywiście zjednoczony, żeby wreszcie przestały targać
różnymi politykami w Europie wątpliwości, po czyjej stronie jest dobro, a po czyjej zło. És nagyon határozottan kell mondjam, hogy most, amikor a szabad világ, a nyugat, az Európai Unió ébredezik letargikus álmából, akkor egyértelművé kell tenni, nem lehet semmiféle politikai üzletekbe belemenni most ezekben az időkben. Viktor Orbán i jego ekipa. Viktor Orbán i jego ekipa. Orbán Viktor és csapata. Zapracowali bardzo ciężko. Megdolgoztak azért, hogy a leginkább Putyin párti vélemény alakuljon ki róluk egész Európában. A wojna o przyszłość Ukrainy i o przyszłość Europy toczy się przecież nie tylko na tym gorącym froncie na Ukrainie, ale toczy się także w każdym europejskim kraju. Ez a háború az ukrán földön, nem csak az ukrán földön zajlik Európa jövőjéért, hanem az egész európai kontinensen zajlik. Niestety nie brakuje polityków i wy o tym wiecie najlepiej, którzy dla pieniędzy albo z politycznej ślepoty, albo ze strachu są gotowi wspierać Putina nawet teraz, w czasie tej odrażającej agresji na Ukrainie. És nem hiányzik a világban semmiféle olyan politikus, ezt önök tudják a legjobban, akik vagy politikai vakságból, vagy üzleti érdekből, vagy ebből is, abból is, még a mai napig is Putyin pártjára állnak ebben a küzdelemben. Dzisiaj musimy bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć w Budapeszcie, w Warszawie, w Paryżu, w Brukseli. Nie chcemy Putina na Ukrainie, nie chcemy Putina w Europie. Nagyon hangosan és kategorikusan kell kiáltanunk, nem csak Budapesten, nem csak Varsóban, Párizsban vagy Brüsszelben, hogy nem akarjuk Putyint, nem akarjuk, hogy Putyin köztünk legyen. Nem akarjuk, hogy Putyin Ukrajnában legyen. Bo Putin w Europie, Putin jego, Európában, jego wizja, jak powinno wyglądać państwo. Az ő víziója, hogy hogy nézzen ki egy állam. Wizja, którą podzielają niektórzy europejscy politycy, także tu, niestety, w Budapeszcie. Az a vízió, amit némely politikus Európában oszt, és sajnos itt Budapesten is osztanak. To vízja państwa autorytarnego. Azaz autoritárius állam. Cenzurált államképe. Państwa skorumpowanego. A korrupt államképe. Państwa, które wyznaje kult siły, a nie reguły praworządności. És annak az államnak a képe, amely az erőkultuszát élteti, és nem a törvényesség kultuszát. Dlatego Europa patrzy z taką nadzieją na was. Jesteście nadzieją wolnego świata w czasie tych kluczowych wyborów na Węgrzech. Ezért néz Európa reményteljesen az április harmadikai választásokra, ezért van, hogy kulcs szereplői az európai jövőnek önök az választásokon. Ukraińcy o wolne, niepodległe, praworządne, demokratyczne państwo muszą walczyć z bronią w ręku. Az ukránok a szabad, demokratikus, törvény szerető állam megteremtése vagy megtartása érdekében ma fegyverrel a kezükben kell, hogy harcoljanak. My o naszą wolność, o nasze prawa, o demokrację, my o wolność słowa, my musimy walczyć z kartką do głosowania w ręku. To jest nasze zadanie. A mi harcunk pedig a szabad országért, a demokratikus országért, az úgy néz ki, hogy nem fegyver van a kezünkben, hanem szavazólap. I nie wierzcie, kiedy pójdziecie głosować. Mówcie o tym głośno. Nie wierzcie politykom, którzy uważają, że kapitulacja przed przemocą, kapitulacja przed Putinem, to są sposoby na bezpieczeństwo i pokój. Nie higgyi azokat a politikai szlogeneket, amelyek némely politikusok hangosan kimondanak. Mégpedig azt, hogy a Putyin előtti kapituláció az a biztonság kulcsa. Ne higgyék ezt. Tylko zjednoczeni, wierzący we własne siły, wierzący we własne wartości, będziemy w stanie stawić opór agresorowi na Ukrainie i tym wszystkim politykom, którzy chcą zniszczyć naszą węgierską, naszą polską, naszą europejską wolność i demokrację. És csak mi. Akkor leszünk képesek szembeszállni és ellenállni a putyini agressziónak,
hogyha ezt egész Európában el tudjuk távolítani a hatalomból azokat a politikusokat, akik ezeket az állításokat megtették. Niech żyje Polska, niech żyją Węgry, wolne i demokratyczne. Éljen Lengyelország, éljen Magyarország, éljen a demokratikus és szabad világ. Niech żyje niepodległa Ukraina. És éljen a független ukrán állam. Niech żyje zjednoczona Europa. Éljen az egységesült Európa. Idźcie i zwyciężajcie. Menjenek az urnákhoz és győzzenek. Sok sikert kívánok.